Dobry wieczór Państwu. Ze względu na bardzo duże zainteresowanie dzisiejszym numerem, ojcowie Dominikanie po prostu udzielili nam gościny, za co im bardzo w imieniu Państwa i swoim dziękuję. Zresztą to coś zupełnie zwyczajnego i normalnego. Słuchajcie, kto jest ten obiecujący młodzieniec? Co się z nim stało? Nie wiadomo. I nikt tego nie wymyślił, że to właśnie dzisiaj jest, ale pierwszy mówiony nagłos naprawdę odbył się 14 grudnia 1983 roku. Większości z was nie było wtedy na świecie, bo co muszę na chwilę powiedzieć, co to był ten nagłos mówiony. To było niezwykłe. Czasy ponure, paskudne i nie zazdrośćcie, żeście ich nie przeżywali. 83 rok i wtedy w gronie krakowskich pisarzy, powiedzmy kto to był, ich nie ma z nami, a to byli fantastyczni, cudowni ludzie. Kornel Filipowicz, Jan Józef Szczepański, widzieliście go na filmie, Jan Błoński, Jerzy Kwiatkowski. Wtedy wymyśliliśmy coś takiego, żeby dać czytającym ludziom jakiś sygnał, że my, pisarze, istniejemy, żyjemy, żeśmy się nie dali złamać, żeśmy się nie dali kupić, że dalej piszemy dla nich. Oczywiście wszyscyśmy wtedy w podziemnej prasie i w podziemnych wydawnictwach drukowali, ale ważne było, żeby dać taki znak widomy, taki znak mocny. I wtedy wymyśliliśmy ten mówiony nagłos. Jest coś wspaniałego, że ten nasz po 30 prawie latach wskrzeszony nagłos otworzy wiersz Wisławy Szymborskiej. Ten wiersz przeczyta pani Ewa Dałkowska. Są tacy, którzy sprawniej wykonują życie. Mają w sobie i wokół siebie porządek. Na wszystko spokój i słuszną odpowiedź. Odgadują od razu, kto kogo, kto z kim, w jakim celu, którędy. Przybijają pieczątki do jedynych prawd. Wrzucają do niszczarek fakty niepotrzebne. A osoby nieznane do z góry przeznaczonych im segregatorów. Myślą tyle, co warto, ani chwili dłużej, bo za tą chwilą czai się wątpliwość. A kiedy z bytu dostaną zwolnienie, opuszczają placówkę wskazanymi drzwiami. Czasami im zazdroszczę. Na szczęście to mija. Dziękujemy. Słuchajcie, sama Ewa Dałkowska mówiła dla nas nowy, niepublikowany, nieznany, jeszcze ciepły, być może Wisława jeszcze dokona tam jakichś poprawek, wiersz Wisławy Szymborskiej. Dobrze, a teraz Grzegorz Turnał. Co za tym pagórkiem, za tą siwą rzeką? Postać czy złudzenie, ptak w locie czy drzewo? Krajobraz z latem i cień czyjś na brzegu? Czy tylko oczy, które patrzą w niebo? Co za tym liściem, co drzewo rozwidnia? Jaka pora roku gaśnie w nim lub płynie i losu przestrzeń srebrna rozpostarta i los co zawisł nitką lekko w pajęczynie. Co za tą lampą, co świeci wieczorem,
księżyca wschodni nad ciemną doliną. Za jakim lasem i za którym borem rzeki, co odpłynęły i komu już płyną. Nasze taneczne kroki przemierzają ziemię pod widnym liściem, pod lampą wieczoru. Dotknęłaś pyłem, spojrzałaś, przyszedłem. A teraz cicho u ciemnego boru. A teraz cisza, aż za horyzontem, tylko przestworza i tylko przestrzenie, i coraz dalej od ciebie aż do mnie, i coraz dalej ode mnie do ciebie. Jednym z najczęściej występujących w Nagłosie poetów był Ryszard Krynicki. Przeczyta dwa swoje wiersze, Gołębie i Tak jestem, a potem pan Leszek Żurek przeczyta wiersz Ryszarda Krynickiego Twarzą do ściany. Gołębie. W napisanym na krótko przed śmiercią wierszu Ostatnie słowa Zbigniew Herbert wspomina poetę Mirosława Choluba, który karmiąc gołębie z okna szóstego piętra runął w dół. Czeski błąd. Czytałem przecież w gazecie, że to Bohumil Hrabal wypadł z okna szpitala, kiedy karmił gołębie. Co okazało się zresztą piękną legendą wymyśloną przez media. Nie wiem, czy Herbert czytał Hrabala. Nie wiem, czy łagodny surrealista Holub, spotkałem go kiedyś w Malmę, lubił gołębie. Ale pamiętam, jak Herbert karmił synogarlicę na parapecie kuchennego okna w swoim mieszkaniu przy promenady w lutym 1982 roku. Trwała wciąż mroźna zima i stan wojenny. Herbert, Holub, Hrabal. Trzy różne losy, trzy siwe gołębie i jeszcze jedna sowia zagadka. Tak jestem. Od wielu dni chodzę z powrotem po zamglonym Krakowie, ale nie wróciłem jeszcze z mojej różowo-piaskowej, z mojej różowo-wapiennej Jerozolimy. Nadal wracam pod ścianę płaczu. Nadal błądzę w ciasnym labiryncie drogi krzyżowej. Niekiedy w prześwicie nad głową widzę księżyc, nadal w pełni. Nadal błądzę u początku. Czy jest pan Żydem? Pyta mnie stary hasyd, pewnie młodszy ode mnie. Tak, jestem poetą. Chciałbym choć raz odpowiedzieć,
lecz tylko się uśmiecham do niego i mówię: Shalom, Achi. Twarzą do ściany. Kobieta odwraca lustro twarzą do ściany. Teraz w ścianie odbija się martwy śnieg. Chrzęści pod podkutymi butami. Ogień krzepnie. Nicość nakłada bagnety. Słuchaliście wierszy Ryszarda Krynickiego. Mnie teraz przyszło do głowy, że patrząc na Ryszarda Krynickiego, pomyślałem, że jest taki wspaniały wiersz w raporcie z oblężonego miasta. Zresztą pan Herberta w jednym wierszu wspomina. Ten wiersz, oczywiście znacie go wszyscy i pamiętamy go doskonale. On nosi tytuł Do Ryszarda Krynickiego list. I tam jest taka fraza. Cóż zostanie, Ryszardzie, z poezji tego szalonego wieku? Na pewno Rilke, Eliot, kilku dostojnych szamanów, którzy znali sekret zaklinania słów. Ja myślę, że obok tych dostojnych szamanów, których Herbert w tym wierszu wymienia, no prawdopodobnie, z dużym prawdopodobieństwem można by do nich dołączyć jeszcze Kawafisa. I jest niezwykły moment, żeby o Kawafisie teraz mówić, bo oto po kilkudziesięciu latach mamy na nowo nowego polskiego Kawafisa. To jest naprawdę coś niezwykłego. Antoni Libera przełożył właśnie na nowo wiersze Kawafisa. Teraz je przeczyta. Przeczytasz, Antoni? No, z przyjemnością. Proszę cię. Konie Achillesa. Gdy konie Achillesa ujrzały martwego Patrokla, który był tak odważny, tak silny i tak młody, z ich oczu pociekły łzy. To dzieło śmierci głęboko zraniło ich boską naturę. Nie mogły tego ścierpieć. Rzucały łbami na strony, wichrząc swe wielkie grzywy. Waliły z całej siły kopytami o ziemię i łkały nad Patroklesem, widząc go nieżywego, bezwładnego, bez tchnienia. Samo ciało bez ducha, wyzute z iskry życia, wydane wielkiemu nic. Te łzy nieśmiertelnych koni dostrzegł Zeus i nagle zrobiło mu się przykro. Bezmyślnie postąpiłem na ślubie Peleusa. To było nieroztropne. Nie należało was dawać, moje nieszczęsne konie, w podarunku śmiertelnym. Bo cóż was mogło tam spotkać pośród żałosnej ludzkości, którą bawi się los? Nie starzejecie się wprawdzie i śmierć wam nie zagraża, a jednak bolą was doczesne katastrofy. Ludzie wciągnęli was w swoją mętną niedolę. Nie pocieszyło to jednak tych dwóch szlachetnych koni. Wciąż lały łzy nad dziełem nieodwracalnym śmierci. Bóg opuszcza Antoniusza. Gdy nagle o północy usłyszysz słodkie dźwięki i śpiewy przechodzącej niewidzialnej procesji, nie płacz, żeś nie miał szczęścia, że nic ci się nie udało, że wszystko było daremne. Nie płacz nad tym na próżno. Jak ktoś gotowy od dawna, wyćwiczony w odwadze, pożegnaj Aleksandrię, która odchodzi w niepamięć. A nade wszystko nie myśl, nie ulegaj złudzeniu, że wszystko to był sen albo że słuch cię mami. Nie daj się nigdy zwieść tego rodzaju potrzeptom.
jak ktoś gotowy od dawna, wyćwiczony w odwadze, jak ktoś naprawdę godny takiego miasta jak to. Podejdź do okna bez lęku i słuchaj ze wzruszeniem, lecz bez lamentu tchórzy, swej ostatniej radości, tych słodkich dźwięków i śpiewów nieodgadnionej procesji i tak pożegnaj ją, traconą Aleksandrię. Powinni się byli zatroszczyć. No i jestem bez grosza i właściwie bezdomny. Antiochia, przeklęte miasto, całą forsę mi zjadło. Przeklęte, fatalne miasto z tym całym słodkim życiem. Ale czy jestem młody i zdrów i doskonale znam Grekę. Mam w małym palcu Platona i Arystotelesa. Znam poetów, retorów, kogo tylko zechcecie. Mam też pewne pojęcie o sprawach militarnych i liczne znajomości wśród kadry najemników. Orientuję się także w dziedzinie administracji. Rok temu 6 miesięcy siedziałem w Aleksandrii i sporo wiem, co przydatne, o tamtejszych aferach, o knuciu Kakergetesa, o jego brudnych sprawkach i tym podobnych rzeczach. Dlatego też uważam, że jestem w pełni gotów służyć temu krajowi, mej ukochanej ojczyźnie, mej ukochanej Syrii. Cokolwiek każą mi robić, dołożę wszelkich starań, by być przydatnym dla kraju. Taka jest moja wola. A jeśli mi nie dadzą, stosując te swoje sztuczki, wiemy, o kogo chodzi, nazwać ich po imieniu. A jeśli mi nie dadzą, to już nie moja wina. Zacznę od Zabinasa. Jeżeli ten idiota nie pozna się na mnie, to pójdę do jego rywala, Gripposa. Jeżeli i ten dureń nie będzie chciał mnie przyjąć, to pójdę wprost do Hirkana. Któryś z nich musi mnie wziąć. I obojętne mi, który. I nie mam z tego powodu żadnych wyrzutów sumienia, bo każdy z nich tak samo jest szkodliwy dla Syrii. Lecz to już nie moja wina. Ja jestem kimś przegranym i pragnę tylko jakoś wydobyć się z tego dołka. To wszechpotężni bogowie powinni się byli zatroszczyć i stworzyć jeszcze czwartego, porządnego człowieka. Chętnie bym przystał do niego. Antoni Widera, to w ofis. Jest czerwiec 46. Londyńska aleja mol. Pogoda jak zwykle angielska. Niebo stalowe od chmur. Stoimy w tłumie od rana. Są flagi we wszystkich kolorach. Nareszcie koniec tej wojny. Przybyli król i królowa. Słychać już pomruk wozów. Z białą gwiazdą w kole. Pewnie niedługo nasi się tam zza zakrętu wyłonią. Teraz idą Francuzi, śmieją się, prężą pierś, ale my czekamy na naszych. Zaraz tu będą też. Ciągle się o nich mówiło, gdy Londyn spowijał dym. Najwięcej szkopów trafili dywizjon 303. Angielki za nimi szalały, choć Londyn spowijał dym. Ani na Polskę czekali dywizjon 303. Od
rana, wśród kurzu, krzyków i spalin, dostojnie macha królowa i tylko naszych brak. Czesi, Holendrzy, Belgowie, przygrywa orkiestra wojskowa, w turbanach idą Sikhowie, euforia dookoła. Ciągle się o nich mówiło, gdy Londyn spowijał dym. Najwięcej szkopów trafili dywizjon 303. Angielki za nimi szalały, choć Londyn spowijał dym. A oni na Polskę czekali dywizjon 303. Nie było biało-czerwonych, to chyba niczyja wina. Anglicy to dżentelmeni, nie chcieli drażnić Stalina. Ciągle się o nich mówiło, gdy Londyn spowijał dym. Najwięcej szkopów trafili dywizjon 303. Angielki za nimi szalały, choć Londyn spowijał dym. A oni na Polskę czekali dywizjon 303. Ja wiem, że z takim nazwiskiem byłeś skazany niejako na twórczość historyczną. Ta piosenka pochodzi z takiej płyty Kuby Sienkiewicza i Elektryczny Gitar Historia. Powiedz, jak to się, skąd się to wzięło? Bo to zupełnie trzeba powiedzieć wprost. Narodowe Centrum Kultury jest mecenasem tej płyty. Składamy przy okazji serdeczne podziękowania za to. Płyta powstała w bardzo nietypowy sposób, ponieważ zapotrzebowanie, zamówienia dotyczyły kolejnych następujących po sobie okrągłych rocznic przypadających na rok 2010. I tak pojawiła się piosenka o bitwie pod Grunwaldem, o bitwie warszawskiej 1920, o bitwie pod Kłuszynem 1610, o rocznicy Solidarności, o rocznicy rejestracji NZS w 1980 roku. I tak uzbierało się tego na cały program. Prezentowaliśmy te piosenki stopniowo, kiedy w miarę jak były układane. A potem powstała płyta. Płyta. Słuchajcie, słuchajcie historii opowiedzianej przez Kubę Sienkiewicza i Elektryczne Gitary. Dzięki. Słuchajcie, teraz coś niezwykłego, w Warszawie niezwykłego, bo Kraków jest w rozpaczy. Do mnie doszły takie dramatyczne zupełnie teksty, nie wiem, czy je sobie przypomnę. Zygmunt dzwon w delirium pije, bez Ewy mówi, nie bije. Nie masz naszej Anielicy i powiesił się w kaplicy. Znaczy to dzwon Zygmunt się w kaplicy powiesił, no bo jak nie ma Ewy w Krakowie, no to Kraków nie jest Krakowem, Wawel jest słabo wawelski, Wisła jest słabo wiślana, a jej nie ma w Krakowie, bo jest dzisiaj z wami, słuchajcie, to jest coś zupełnie niezwykłego. Chodźcie w nim. Ewa Lipska jak żywa i Ewa sama. No nie wiadomo, czy żywa. Nie zapieraj się, bo już tak powiedziałam, im jest skąpe. Ewa przeczyta dwa swoje wiersze co jakiś czas i mówię do mojego kraju. I potem Ewa Dałkowska, sama Ewa Dałkowska przeczyta wiersz Ewy Lipskiej Miłość. Ewa Lipska oddała wiersz Miłość Ewie Dałkowskiej, co jest niesłychanie miłym rysem twojego charakteru. Ale dobrze, już czytaj. Mówię do mojego kraju. Mówię do mojego kraju. Wyprowadź się, wyjedź. Bądź przez moment cudzoziemcem. Potem wróć i zamieszkaj w sobie. Przemyśl to wszystko jeszcze raz. Schwytaj się w locie. Co jakiś czas
Co jakiś czas wraca miłość i niewidome noce, podczas których możemy liczyć jedynie na dotyk. Co jakiś czas ta sama hotelowa restauracja, stół nakryty pościelą, zbiegły zza światów oddech na twarzy kelnera. Co jakiś czas ktoś grzebie w kieszeniach naszej śmierci, w lęku, który drze się jak ptak na ostrym dyżurze. Co jakiś czas ktoś podobny do nas, w tej samej hotelowej restauracji, z tym samym liczydłem, które odejmuje mu rozum, i z tą samą miłością, która płaci mandat za przekroczenie tych samych błyskawic. Dziękuję. Miłość. Miłość jest jasnowidzem. Przewiduje ciebie i mnie. Jest z narodu wybranego i posługuje się językiem wysokiego napięcia. W Bibliotece Narodowej powala nawet nieoczytane książki. W lawinie chórów odkrywa echo euforii i śmierci. A kiedy cię dopadnie, staraj się być w domu albo coś w tym rodzaju, byleby się spotkać. Gaba Kulka i Jan Młynarski. Dzień czy noc, czy to skwar, czy też mróz, jednak a treść nieodmiennie rozbrzmiewa w tej piosence. Memu ciału wystarczy 36,6, mojej duszy potrzeba znacznie więcej. Memu ciału wystarczy coś wypić i coś zjeść, trochę pospać na boku czy na wznak. I nasz cud gospodarczy zapewnia mi to, lecz moja dusza niezmiennie prosi tak. Ogrzej mnie, wierszyku pełen cudowności, wspólniku mojej bezsenności. Ogrzej, ogrzej mnie, rozrzesz mnie. Niedokończona zdań wymiano, cudowna kłótnio w pół urwana. Rozrzesz, rozrzesz mnie. Ach, życie, ogrzej, rozpal duszę mą boskona. Do 100, do 200, do 1000, do miliona. Słuchaj się w duszy mojej prośby natarczywe. Chcę mieć gorączkę. Give me fever. Rozpal mnie. Blada kuzynko Melpomeno, jedną zagraną dobrze sceną. Rozpal, rozpal mnie. Ogrzej mnie. Świecie utkany z głupich marzeń, akordeonie w nocnym barze. Ogrzej. A
a świat na to powiada. Normalny duży stan to nie musi być stan podgorączkowy. Panią trzeba przebadać, przedsięwziąć jakiś plan, by te bzdurne problemy raz mieć z głowy. Kombinują, badają, czy pies to, czy to pies, a mej duszy radości ciągle brak. Po staremu nadaję uparte SOS, po staremu codziennie błagam. Ogrzej mnie, zażarta na ten świat niezgodo, z którą rozstałam się zbyt młodo. Powróć, ogrzej mnie, rozrzesz mnie. Chwilą szaleństwa i radości, mej tożsamości, niezmienności dowiedź. Ogrzej mnie. Ach, świecie, rozpal duszę moją aż do końca. Ach, świecie, zamień duszę mą w cząsteczkę słońca. Niech świeci w mroku, niech rozjaśnia dni parszywe. Chcę mieć gorączkę. Słonecznikowa kresko krzywa, złota Van Gogha perspektywo. Rozpal, rozpal mnie, ogrzej mnie. Miłości, której nie znam jeszcze, liliowych bzów wiosennym deszczem. Przyjdź i ogrzej mnie. Señoras y señores, para ustedes el presidente de la música, el misterioso, el Pedrito Negro. Jak w latach 80., właśnie w czasach nagłosu mówionego w prasie podziemnej i zagranicznej, opisywano nagłos, bo on był wielokrotnie opisywany, filmowany. Sam Andrzej Titkow zrobił 3 filmy, z czego tylko jeden ocalał, bo 2 zostały przez ubecję zrabowane. Ale to rzeczywiście była niezwykła rzecz i opisywano to. I pamiętam, przepraszam Zbyszka, ale powiem to, słuchaj, bo się nie ma czego wstydzić. Jak byli opisywani rozmaici autorzy nagłosu mówionego, między innymi Zbigniew Mencel, który wtedy był fantastycznie zapowiadającym się krytykiem i eseistą. Ten niewyobrażalny, mroczny potencjał prozatorski, który w nim wtedy drzemał, jeszcze jemu samemu nie był wiadomy, więc on wtedy czytał takie teksty eseistyczne i w jednej z gazet chyba emigracyjnych, no bo żadna inna nie mogła tego wtedy poza podziemnymi napisać, ktoś opisując autorów nagłosu o Zbyszku Mencu napisał tak, żebym tego nie zamordował. Rozpalające sale do białości, charyzmatyczne monodramy krytyczno-literackie Zbigniewa Mencla. Zbyszek Mencel zrobił krok we właściwym kierunku i jego powieść, nad którą pracuje teraz,
I mogę zdradzić, bo to wiem, ona ma tytuł Fontanna rzek. Ta powieść będzie miała podtytuł Historia pewnej namiętności. Zbigniew Mencel. 4 dni temu wyszedłem rano z domu po gazety. Kiedy wracałem, na murze kamienicy wisiała klepsydra, której przed kwadransem jeszcze tam nie było. Podszedłem bliżej i zdrętwiałem. Świętej pamięci Józef Kroczek. Co? Co takiego? Józef Kroczek? Józef Kroczek nie żyje? Niemożliwe, jak to? Przecież widzę go żywego. Wychodzi z domu na placu inwalidów, otwiera furtkę, rozgląda się uważnie, przechodzi przez jezdnię i na trawniku pośrodku Alei Wojska spuszcza ze smyczy swoje 2 jamniki, które pędzą przed siebie jako szalałe, a on je głośno przywołuje. Wałek, rurka, wałek, rurka. Z głębokim smutkiem zawiadamiam, przeżywszy lat, zmarł nagle mistrz krawiecki. Pogrzeb odbędzie się, proszę o nieskładanie. Czarne litery na klepsydrze rozmazywały mi się przed oczami. O krawcu Józefie Kroczku, który od lat samotnie mieszkał i pracował w naszej kamienicy, można było pomyśleć, że żyje tak, jak się nazywa. Kroczek po kroczku. Kroczek po kroczku. Żyje i przeprasza, że żyje. Uosobienie przeciętności, jednostka statystyczna, anonimowy respondent sondaży przedwyborczych. Każdy, czyli nikt. A jednak gdyby ktokolwiek naprawdę pomyślał w ten sposób o Józefie Kroczku, pomyliłby się i to bardzo. Ja, jego sąsiad i chyba mogę tak powiedzieć, osoba zaufana. Wiedziałem doskonale, że Józef Kroczek, mistrz krawiecki, ale także samouk, bibliofil, erudyta, szachista, 3-krotny zwycięzca teleturnieju Wielka Gra w dziedzinach Życie i dzieło Wita Stwosza, Rzeki i jeziora świata oraz literatura powszechna XIX i XX wieku, jest człowiekiem wyjątkowym, jedynym w swoim rodzaju, człowiekiem niezwykłym. Światło w jego mieszkaniu palące się do późnej nocy, czasami do samego rana. Pan Kroczek sypiał 4 godziny na dobę i, jak mówił, w zupełności mu to wystarczało. Około południa kończył swoje krawieckie prace i zaczynał czytać książki. Słowo czytać nie jest tu może najbardziej odpowiednie. Pan Kroczek nie czytał książek. Pan Kroczek je w siebie wchłaniał, podobnie jak wszystkie inne druki. Masa informacji zakumulowanych w jego mózgu była wprost niewiarygodna. Kiedy odnotowano ostatnią erupcję największego wulkanu w Islandii? Dlaczego ikra brzany jest trująca, podobnie jak krew węgorza? Ile przęseł liczy sobie most troicki w Sankt Petersburgu i kto go zbudował? Z jakiego powodu obchodzone jest żydowskie święto Chanukka i kiedy się je obchodzi? Co to są śpiące łąki? Czy cień jest materią? Jaką wartość w dolarach amerykańskich, euro, frankach szwajcarskich i w polskich złotych miałoby obecnie 30 srebrników obiecanych Judaszowi za wydanie Jezusa? Nie miałem wątpliwości, że na każde z tych pytań pan Kroczek bez wahania odpowiedziałby poprawnie i wyczerpująco. Ten samouk zdobył wiedzę uniwersalną, której najmocniejszą podporę stanowiła jego pamięć, niemalże komputerowa.
zmarł nagle. Wciąż jeszcze osłupiały, wpatrywałem się w klepsydrę. Zawał? Udar mózgu? Co się mu właściwie stało? Przecież dopiero co, w jego pracowni, w suterenie, pochyleni nad starym rosyjskim albumem, oglądaliśmy fontannę rzek z rzymskiego placu Nawona. Przecież słyszę jego głos. Niech pan łaskawie spojrzy na te dwa rzygacze wody. Ciekawe, prawda? Fontanna. Boże wielki. Co teraz będzie z naszą fontanną, pomyślałem. Z Józefem Kroczkiem łączyła mnie nie tylko osobliwa przyjaźń, samotny tryb życia, wstawanie o 5 rano, sentyment do zapomnianych książek i parę innych jeszcze dziwactw. Z Józefem Kroczkiem łączyło mnie też wspólne przedsięwzięcie, wspólna idea, wspólny cel. Odnaleźć fontannę, która pod koniec roku 1968 w niewyjaśnionych wciąż okolicznościach zniknęła pewnej nocy z Placu Inwalidów. Dziękuję bardzo. Kiedy nie było, dokąd dalej iść, którędy ani po co. Gdy los me jutro krył przed moim dziś bezgwiezdną, gęstą nocą. Wiedziałam, że mi nie wystarczy sił na żadną inną drogę. Lecz iść do ciebie przez złych szlaków był. Ja zawsze, zawsze mogę do ciebie szłam, do ciebie mój miły. Cię poznałam, zaśpiewała w tle gitary jasna struna. Zapłonął księżyc w kolorowym szkle, melodii co szła ku nam. I zrozumiałam wtedy, że to ty, ten z którym tańczyć idę. Że mi kiedyś pewnie powiesz przy.
a ja na pewno przyjdę. Do ciebie szłam, do ciebie mój miły. Do ciebie szłam, cel wracał mi siły. Do ciebie szłam, staj serce, do ciebie szłam, na niej już więcej, bez ciebie szłam, przez łzy nic nie widząc, to tylko dla ciebie epizod. Bez ciebie szłam, od ciebie szłam, przez pusty świat. Bez ciebie jak dziękujemy. Marcin Wyrostek, Krzyś Chodzi. Dziękujemy bardzo. Panie, panowie, Marek Nowakowski. Peruka, proszę państwa. Mamy przykrą sprawę. Zaczęło się od tego, że wpadli do fryzjerek i zaczęli grzebać w perukach. Dwie rudawe im podpadły. Jeden nawet przymierzył w lustrze i sprawdził z jakąś fotografią. Miał kilka takich fotografii w teczce. Zatrzymali te rudawe peruki dla celu śledztwa. Tak oświadczyli. Nie byli grzeczni, raczej opryskliwi i wilkiem na wszystkich patrzyli. Ta garbata fryzjerka dostała skurczu żołądka z nerwów. Pobiegli do dyrektora. Przez scenę sobie skrócili drogę. Akurat mieliśmy próbę. Płacz Hioba. Tekst bardzo wymowny i koresponduje z obecnymi czasami. Kwestię Hioba wygłaszał Zbynio. Jeden z funkcjonariuszy zapatrzył się i zasłuchał. Zbynio świetnie mówi. Najlepszy w naszym zespole. Drugi funkcjonariusz warknął. Co tak się gapisz jak wół na malowane wrota? Czyli jeden na sztukę wrażliwy, a drugi nie. Długo siedzieli u dyrektora, podniesione głosy. Sprzątaczka Florczakowa podsłuchiwała jak zwykle. Przeżegnała się, sądny dzień wyszeptała. Drzwi otwarły się z rozmachem i dostała klamką w czoło. Dyrektor wyraźnie wściekły. Naszego charakteryzatora proszę tu natychmiast. Pobiegliśmy go szukać. Był on zarazem sekretarzem naszej organizacji partyjnej. Nazywaliśmy go świeckim popem, podobny do ruskich świętych zikon. Wąska, blada twarz i dzika broda. Nie było go w teatrze. Wysłaliśmy gońca na miasto. Znalazł go pod różą przy piwku. Przybiegł cały w nerwach. Co się stało? Dopytywał się gońca. Goniec nic nie wiedział. Przesłuchują, powiedział, najbardziej fryzjerki. Popędził pop do gabinetu dyrektora. Dyrektor sztywny, oficjalny, proszę towarzyszu. Tam ci dwaj siedzieli w gabinecie. Dyrektor drzwi za sobą zamknął, przepędził Florczakową. Godzinę rozmawiali. Pierwszy wyszedł nasz świecki pop, czyli kierownik pracowni charakteryzatorskiej. Jeżeli przedtem był blady, to teraz stał się zielony. Niemożliwe, powtarzał i brodę targał.
zanim ci dwaj młodzi z SB, ponure twarze. Dyrektor do samego westybulu ich odprowadził. Też rzadka mina. Funkcjonariusze zabrali ze sobą charakteryzatora. Rzecz wyjaśnimy u nas, tak jeden z nich powiedział. Otworzył tylne drzwi samochodu. Charakteryzator tak się obejrzał wymownie. Cały zespół go żegnał i personel techniczny również. Wszyscy w oknach i na schodach przed budynkiem. Szczerze mu współczuliśmy. Wiadomo, czy wróci. To niezły człowiek, lubiany przez wszystkich. On też jakby się żegnał, nie tylko z nami, ale i z tym teatrem, gdzie pracował 15 lat bez mała. Spojrzał na secesyjny fronton za morkami, pamiętający czasy Franciszka Józefa. Westchnął, ciężko opuścił głowę, wreszcie wsiadł do samochodu. Oni z dwóch stron jak kleszcze go wzięli i pojechali. W teatrze wrzało. Tylko o tym mówiliśmy. Próba już nie szła, wszyscy w bufecie. Na kilku wiadomych krzywo zaczęliśmy spoglądać. Może donos jakiś. W międzyczasie jeszcze przyjechał funkcjonariusz innego usposobienia niż jego poprzedniczcy. Grzeczny, układny i dziurę w brzuchu wiercił fryzjerką. Komu pożyczano peruki? Kto nie oddał? Nazwiska, adresy odpowiadały zgodnie z prawdą. Mieliśmy przecież umowę zatwierdzoną przez Wydział Kultury. Pomoc amatorskim zespołom w terenie. No to im pożyczaliśmy garderobę, dekoracje, peruki. Tak było. Funkcjonariusz zapisał ze cztery strony w swoim notesie i poszedł. Dopiero przed samym spektaklem wrócił nasz charakteryzator. Wymęczyli go. Ledwo się trzymał na nogach. Spięty taki. Istny święty z ruskich ikon. Chłopaki poprosił, dajcie kielicha. Dali mu głębszą miarkę. Elektrycy zawsze mają coś w zapasie. Wychylił jak szewc. O drugą poprosił. Nie można odmówić człowiekowi w takiej potrzebie. Doszedł nieco do siebie. Odtajał. Jestem zobowiązany do absolutnej dyskrecji, oświadczył. Ale ręką machnął. Wszystko opowiedział. Sensacja. Schwytali przewodniczącego naszego regionu Solidarności. To był ostry facet. Cały czas działał z ukrycia. Niestety, wpadł. Był w peruce. Oto przyczyna całej afery. Dyrektor, który trzęsie się o swój dyrektorski stołek, nie wytrzymał i zapytał. I co? W naszej peruce był? Skąd? Zaprzeczył charakteryzator. Tłumaczyłem im od początku, tylko trudno ich przekonać. Taki przystojny, rozczuliły się dziewczyny nad schwytanym przewodniczącym. Skandal, zakończył charakteryzator. Tak mnie traktowali jak złoczyńcę po prostu. Jeden siedział naprzeciw, rozparty, marynara rozpięta i spluwę było widać. Drugi z tyłu, ponury drab, za plecami jego ciężki oddech słyszałem. Dajcie mi kielicha. Tym razem dyrektor sięgnął do swojego barku po reprezentacyjny winiak. I tak to się ciągnie. Już czwarty dzień. Rano albo w południe wzywają charakteryzatora na przesłuchanie. Wychodzi blady, wraca jeszcze bledszy. Jutro też musi do nich iść. Dzięki. Marek Nowakowski, peruka z tomu Raport o stanie wojennym. Nagłos mówiony, on właśnie udawał takie normalne pismo literackie i były w nim wszystkie gatunki, ale tym, na co publiczność wtedy w Krakowie oczywiście czekała najbardziej intensywnie i niecierpliwie, no to był oczywiście kończący to wszystko felieton. I wśród felietonistów mieliśmy ten zaszczyt, to szczęście, tę radość, że do stolicy zjechał z Warszawy wtedy Jacek Fedorowicz, a teraz jest z nami Jacek Fedorowicz. To będzie felieton, ale nie kończący, jeśli można. No dobrze. Dobrze? Tytuł felietonu: Zwierzenia niewyżytego Belfra. Język
nieustannie poddawany jest działaniu dwóch przeciwstawnych sił. Lenistwo użytkowników walczy z chęcią zabłyśnięcia. Lenistwo przejawia się w tendencji do skracania wszystkiego, co się da, zaś chęć zabłyśnięcia wszystko rozciąga. Chęć zabłyśnięcia najczęściej zauważyć można u osób, które z natury pozbawione są blasku, a wiedzą, że bardzo by im się przydał. Mam tu na myśli większość polityków. Wśród przedstawicieli tej grupy zawodowej z ogromnym trudem znajdziemy osobnika, który by używał popularnego skądinąd zaimka ja. Polityk nie mówi ja, polityk mówi moja osoba. Nie mnie zaatakowano moją osobę. Prawie wszyscy politycy mówią o sobie jako o moich osobach, znaczy o ich osobach, przy czym nie chodzi tu oczywiście o podkreślenie prawa własności, lecz o to, by zastąpić prostackie ja opisem choć trochę przydającym blasku. Nie słyszałem jeszcze, ale być może usłyszę niebawem, że na uroczystość zaproszono również moją osobę, więc moja osoba przybyła tam we własnej osobie. Polityk uważa też, że tak jak nie można przyjść, trzeba przybyć, tak nie można po prostu mieszkać, trzeba zamieszkiwać. Nie można też czekać na coś, trzeba oczekiwać. Polityk, stojąc na peronie, oczekuje, ale nie oczekuje przybycia pociągu. Nie, polityk oczekuje na pociąg. Najnowszym wynalazkiem polityków jest kwieciste "nie posiadam wiedzy" zamiast prześnego "nie wiem". Na pytanie, która godzina, polityk odpowie zawsze "nie posiadam takiej wiedzy". Tak więc mowa nasza, polska, nam się rozciąga, ale też i skraca. I tutaj się pochwalę, że pewne zjawiska udało mi się trafnie przewidzieć. Zawsze na przykład drażniło mnie, gdy ktoś mówi "ubrałem buty" albo "ubrałem płaszcz". Krakowiacy to nie bardzo wiedzą, co mnie tu drażniło, ale drażniło, ale prorokowałem, że to się przyjmie, bo jest krótsze, chociaż bezsensowne, bo logicznie "ubrałem płaszcz", prawda, powinno znaczyć mniej więcej to samo, co "ubrałem choinkę". "Ubrałem płaszcz" znaczy przystroiłem płaszcz bombkami, kokardkami, zieleniną. Niestety coraz liczniejsze rzesze ubierały płaszcze zamiast ubierać się w płaszcze. I w końcu ten wykwit językowego lenistwa z mowy potocznej przedarł się do słowa pisanego. Ostatnio już nagminnie czytam w prasie, że zimą ubiera się czapkę, w lecie ubieramy klapki, a kto nie ubrał peleryny, ten zmoknie. Stało się, jak przewidywałem, niestety nie posiadam wiedzy, czy aby na pewno mnie to cieszy. Nie będę ukrywał, że nie jestem polonistą i głos w tych sprawach zabieram całkowicie bezprawnie. Sam też pewnie popełniam błędy, z tym, że akurat nie te, które mnie drażnią. Mam też swoje obsesje, do których się już tak hurtem przyznam. Na przykład nienawidzę zdrobnień. Szczególnie cierpię, gdy słyszę słowo "pieniążki". Miłość do zdrobnień jest u nas powszechna,
i już się musiałem przyzwyczaić do zdrobnień gastronomicznych. Przez lata przecież nie było kelnera, który powiedziałby pieczywo, masło czy kartofle. Zawsze to było pieczywko, masełko, kartofelki. Tymczasem do pieniążków przyzwyczaić się nie mogę. Aczkolwiek potrafię sobie to i owo wytłumaczyć. Językowa pieszczotliwość w stosunku do pieniędzy wynika zapewne z chęci dania do zrozumienia, że mówi się o czymś wstydliwym, o czymś, czego w towarzystwie w zasadzie poruszać nie wypada. Albo może też z dobrego serca urzędnik mówi: proszę wpłacić pieniążki, aby nieco osłodzić obywatelowi obowiązek wpłaty. W telewizji o pieniążkach mówią najczęściej właśnie urzędnicy zawodowo zajmujący się pieniędzmi. Kiedyś szefowa Narodowego Banku Polskiego, ostatnio przedstawiciele Ministerstwa Finansów. Cierpię okrutnie, kiedy krygują się oni i uśmiechają niepewnie, jako że pieniądze można powiedzieć z normalną miną, natomiast mówiąc pieniążki, wypada się cielęco uśmiechnąć. Dobrze przynajmniej, że nie mówi się jeszcze: właśnie poszedłem po pieniążki do banczku, wypisałem sobie czeczek i w kasce lub też przy pomocy kartki debetkowej podjąłem kwotkę z kątka. Muszę się jeszcze przyznać na koniec, że mam przy tym wszystkim dość uciążliwą przywarę, bez przerwy pouczam. Mam naturę belfra i nie mogę się opanować. Jak mi kasjerka powie: pan przyjdzie w poniedziałek, wypłacę panu pieniążki, to ja od razu mówię: nie, proszę pani, po pieniążki to ja na pewno nie przyjdę. Pan rezygnuje z wypłaty? Nie, proszę pani, nie rezygnuję. Ja przyjdę, ale po pieniądze. Rozumie pani? Oczywiście, że rozumiem, tylko niech pan przyjdzie w godzinach, bo ja wypłacam pieniążki tylko do 14. Wciąż pouczam, mimo że już dawno powinienem się zrazić. Szczególnie po przykrej przygodzie z pewnym kasjerem, który wypłacając mi 700 zł, powiedział, tak jak to się teraz mówi, że wypłaca mi 700 zł. Bo na pewno państwo zauważyli, że już nikt nie mówi 100 zł, 5 zł, mówi się 100 zł, 5 zł, 1000 zł, kwota nieważna. Nawet prezenterki telewizyjne mówią 80 tysięcy zł, jak mówią o swoich zarobkach. Więc kiedy ten kelner powiedział mi 700 zł, to ja tak odruchowo dopowiedziałem końcówkę tych. I on to źle zrozumiał. Zaczęliśmy od wiersza Wisławy Szymborskiej, która nie mogła być z nami, jakby powiedział Jacek Fedorowicz, swoją osobą, ale była swoim tekstem i swoim wierszem. A teraz posłuchamy wierszy Julii Hartwig. Zapowiedź Edenu. Widok z pociągu na przystanek Pyzówka. Rozległa, ogromna dolina porośnięta trawą, bez jednego drzewa, z ciemnymi kopkami siana i pasącymi się z rzadka krowami. Na skos idzie łąką malutki w porównaniu z tym ogromem mężczyzna z chłopcem. Na horyzoncie ściana gór, matowa, błękitna, pod złocistym niebem. Nowy, ledwo stworzony, milczący świat. Powiedział kiedyś ktoś, czytając moje wiersze: ach, jak bardzo zazdroszczę pani przebywania w takim świecie. Więc nad ogonkami po mięso i nad kurczęciem bladym polatam, ach, polatam. Nad szpitalem i dziennikiem telewizyjnym polatam, ach, polatam.
nad zwyrodnialstwem i gruboskórnością po latamach, po latam. Nad kłamstwem zadawanym prosto w oczy po latam, po latam. Nad własnym swoim życiem na kulawym skrzydle po latamach, po latam. Wina dzban i rzekł do synów: oto przecieki z samej góry mam, chłopaki, idzie potop. Widoki nasze marne są i dola przesądzona. Rozdzieram oto szatę swą, chłopaki, jest już po nas. A jeden z synów zresztą, ham, rzekł: taką dacie radę tam. Róbmy swoje, pewne jest to jedno, że róbmy swoje, póki jeszcze ciut się chce. Skromniutko od na swoją miarkę majstrujmy coś, chociażby arkę. Tatusiu, róbmy swoje, róbmy swoje, może to coś da. A król mu rzekł: Kolumbie, idź do lekarza jeszcze dziś, nim legniesz w katakumbie. Nie ciekaw jestem, co kto truć na twoim chce pogrzebie. Palenie rzuć, pływanie rzuć i zacznij dbać o siebie. Zmienił się Kolumb niczym paś, po cichu tak pomyślał zaś. Róbmy swoje, pewne jest to jedno, że róbmy swoje, jeszcze ciut się chce. I zamiast minę mieć ponurą, skromniutko z Ameryk, którą odkryjmy. Róbmy swoje, róbmy swoje, może to coś da, kto wie. Rozsądku krztyny nie ma was, inteligenty twórcze. Na łeb wam wali się ten kram, aż sypią się zeń drzazgi. O skórze myśleć czasa wam, wam w głowie wciąż drobiazgi. Opinia sroga to, że hej, odpowiadając prze to jej. Róbmy swoje, pewne jest to jedno, że róbmy swoje, bo to póki ciut się chce. Się uchowa, kultura, sztuka, wolność słowa. Kochani, róbmy swoje, róbmy swoje, może to coś da, kto wie. Róbmy swoje, a ty widzu brawo pi. Róbmy swoje, a ty nasze zdrowie pi. Nie jedno jeszcze paranoje trzymać przyjdzie, robiąc swoje. Kochani, róbmy swoje, róbmy swoje, żeby było na co, żeby było na co, żeby było na co wyjść. No i to wszystko. Thank you.